Alosza, zrozum! Że to nie Boga nie uznaje, ale nie uznaje stworzonego przezeń świata. Świata Bożego nie uznaje i uznać go nie mogę. Choćby nawet dwie proste równoległe zetknęły się ze sobą i choćbym sam to zobaczył, to powiem tak! Zetknęły się. A mimo to nie uznam. Alosza, ja po prostu nigdy nie mogłem zrozumieć, jak można kochać swoich bliskich. Bo według mnie to właśnie bliskich niepodobna kochać, już prędzej obcych. Bo żeby człowieka pokochać, trzeba by ten się ukrył, bo kiedy pokaże swoją twarz, to już po miłości. A miłość Chrystusowa do ludzi jest niemożliwym na ziemi cudem. Tak, to prawda, On był Bogiem. Ale my? My nie jesteśmy bogami. Dzieci. Dzieci można kochać. Nawet z bliska. Nawet brzydkie, nawet te z głupim wyrazem twarzy. Chociaż wydaje mi się, że dzieci nie mogą mieć głupiego wyrazu twarzy. Alosza, kochasz ty dzieci? Wiem, że kochasz. Rozumiesz więc, dlaczego chcę o nich tu mówić. Jeśli dzieci cierpią straszliwie na ziemi, to cierpią za swoich ojców. Ukarane za swoich ojców. Tyle, że jest to rozmowanie nie z tego świata, niepojęte dla ludzkiego serca tu na ziemi. Nie można cierpieć niewinnie za innego, i to jeszcze jak niewinnie. Alosza, ja strasznie kocham dzieciaczki. Tak, ludzie na miękkim mięsożerni i Karamazowcy czasami strasznie kochają dzieciaczki. Tylko dlaczego ja ci to wszystko mówię? A właśnie. Opowiadał mi pewien Bułgar w Moskwie, jak tam u nich w Bułgarii Turcy i Czerkiesi wszędzie pławią się w zbrodni. Posłuchaj, to jest tylko jeden obrazek, który szczególnie mnie zainteresował. Wyobraź sobie niemowlę na rękach drżącej matki. Wokół tłumu Turków urządzają wesołą zabawę, śmieją się, łaskoczą, żeby rozśmieszyć. I udaje im się. Dziecko zaśmiewa się. W tym momencie Turek mierzy w mnie prosto z pistoletu. Cztery beczki od jego twarzy. I Bobek chichocze na to. Wyciąga rączki, żeby chwycić pistolet. I wówczas artysta pociąga za kurek. Wypala prosto w twarz. Roztrzaskuje główkę na kawałki. Majstersztyk. Przepiękny, nieprawdaż? Opowiadają, że Turcy lubują się w słodyczy. Ale posłuchaj, posłuchaj! Mamy też nasze rodzime sztuczki, dużo lepsze od tureckich. Wyobraź sobie wykształcony, inteligentny pan i jego dama.
sieką rózgą swoją córkę. 5-latkę. Parę minut. Parę dalej. Wreszcie 5 minut. Parę 10. Dalej. Mocniej. Częściej dotkliwiej. Dziecko krzyczy, w końcu nie może krzyczeć, zachłystuje się. Ojcze, ojcze, tatusiu, tatusiu. Owi wykształceni rodzice poddawali własną córkę wszelkim możliwym torturom. Bili, ściekali, kopali, sami nie wiedzą za co. W końcu osiągnęli wyższy stopień wyrafinowania. W noc i ziom zamykali ją w komórce i za to, że nie krzyczała, wymazywali jej twarz jej własnym kałem i zmuszali, żeby go jadła. I to jej własna matka ją zmuszała. I ta matka mogła spać spokojnie. Czy ty rozumiesz? Czy ty rozumiesz tę sytuację, w której niewielka, malutka istotka, która nie potrafi sobie uzmysłowić, co się z nią dzieje, obkłada się w tej podłej noży swoimi drobnymi garstkami i swoimi dobrotliwymi, krwawymi łezkami błaga: Boże, by ta ją obroniła? Czy ty rozumiesz, po co ta bzdura potrzebna i komu stworzona? Powiadają, że bez niej człowiek nie wytrzymałby na ziemi, albowiem nie poznałby dobra i zła. Po co? Po co poznawać to diabelne dobro i zło, skoro taka jest jego cena? Cały ten świat poznania nie jest w ten czas wart, choćby łezki tego biednego dziecka. Wyrzekam się. Wyrzekam się wyższej harmonii. Ona nie jest warta choćby łezki tego dziecka.